Witam, witam widzów bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Aria, to kolejny odcinek z Margonem. No i jak widzicie, klikamy sobie Zonsa w czwórkę. Mocno, co? Konkretnie, nie powiem. Jeszcze tutaj zarzucę falę leczenia. 7%, 6%, końcóweczka sama, także już można sobie dać dziewkę. No i trzymamy kciuki, żeby coś pięknego spadło. No, już mogę się wam pochwalić, że mam tutaj takie jedno piękne nowe, co mi spadło ze Ziuga i co tu wypadnie? Pum, dawaj. O proszę, jakie herko ładne. No. Fajnie było jeszcze złapać w ogóle to hero, no ale na tyle to już nie liczę. No i co? Fajnie, dzięki za bicie mordki. No, się nie złapało oczywiście. Pyk. Spadówę stąd robimy. Zaraz sobie zrobimy troszkę kontentu. Zaczynając od pójścia na Adariel. Dobra, no i mamy Adariel. Hops. Niestety pusta. Chodźmy na 210, którą zlotałem właśnie te łapki, także no mega fajnie, bo jakoś to zaczyna już wyglądać powoli. Powoli, bo powoli, ale zaczyna to wyglądać. Tutaj, moi drodzy, szybki TP na SK oczywiście. Ulepszyłem sobie w końcu też tu broń na plus 5 i wyrolowałem SA, także fajnie. Tarczy jeszcze nie ruszałem, ale dlatego, że nie wiem co będę za walutę chciał kupić. A jak widzicie, mam 48 sztuk, więc trochę tego jest. Zrobiłem wszystkie questy. Już tutaj KCS też jest, jeszcze nie ustawiony co prawda, ale no na kolosa będzie ustawiany. I co? Zrobiłem też questy na 300 i w sumie, a no i na Aether jeszcze zrobiłem na tym tropku, pod topkę. A tak to jeszcze nie robiłem. Tutaj na dwóch postaciach zostało do zrobienia. Wiecie co, ja sobie wyciszę na razie te powiadomienia. No i co, otworzymy sobie dwie skrzyneczki tutaj, pierwsza hop, dziad, i druga, no niestety, Uni i Hero. No, człowiek gdzieś tam liczył bardzo, bardzo po cichu, ale liczył na tą legę. Ale to zaraz jeszcze otworzymy sobie na drugiej postaci. O właśnie, tutaj pierwsze hop, Uni, i drugie herko. No niestety. No niestety. Sobie wrzućmy. I co? Mamy jakieś wykrywajki. Na pewno na 8-3 mam jedną wykrywajkę, na 210 mam wykrywajkę. Więc odpalimy sobie dzisiaj wykrywajki. Hopa. Jest wielka stopa, która nic nie dała. A wykrywajka? Zły przewodnik grasuje w lazurowa grota P1. No to co? No to cyksiub. Zaraz sobie tam pójdziemy. Nawet może mam tutaj tepkę. Mokra grota, ciemnica, iglic. To wiecie co, jeszcze sobie skoczymy szybko za 5-5 przed tym przewodnikiem. Ja już sobie skopiowałem to info o tym przewie, żeby przypadkiem nie zapomnieć. Ale właśnie 5-5, z której mam to wykrycie, już też powinna stać. Więc zanim sobie szybko przeskoczymy. No i co? Trzeba teraz będzie dokończyć questy na 8-3 i na 106-7, żeby sobie też tutaj odebrać wszystkie nagrody, no bo się jednak no, przydadzą najzwyczajniej w świecie. Kamyczek na 106-7 akurat nie pod kolosa, tylko pod Zonsa będę ustawiał raczej, ale to jeszcze zobaczymy, ale raczej pod Zonsa, bo tej ważki to tak zbyt często nie bijemy. Co, kamyk na 600 to na 100% pod Drakolisza będzie ustawiony. No i jeszcze teraz tylko zdecydować, co kupić za walutę.
Bo jednak ta waluta, możemy sobie jakieś tarcze fajne kupić na te przedziały. No tutaj akurat tą tarczę zostawiam, nie będę kupował innej, bo ona jest, wydaje mi się, że całkiem nie najgorsza. Całkiem nie najgorsza jest ta tarcza, którą mam. Jeszcze tutaj jakbym blok rolował, to już w ogóle myślę, że byłaby miodzio. Ale żeby mi się nie chciało za bardzo, to jest jak jest. A mamy tutaj na razie 19 waluty. Czy przegapiłem? Nie, tutaj nie przegapiłem żadnego z tych żadnego z dni z walutą. A zdarzyło mi się, nawet bym powiedział, że wiele razy. Więc cud, że akurat tutaj się tak, a nie inaczej ułożyło. I co? No tutaj raczej kupię sobie kamyk też na rok, na jakąś dwójeczkę, bo zastanawiam się w ogóle, na co tutaj ustawić ten 8-3. No jeden kamyk przydałby się na kica niby. Chociaż my tego kica tak w ogóle nawet nie dotykamy za bardzo, więc no zobaczymy. No i dobra, mamy 5-5 znalezioną, elegancko. To można powiedzieć, że pierwszy heros odhaczony. Raczej nikt do nas tutaj nie przyjdzie. Ale najważniejsze, że herosik jest. O Jezus, to on jakoś naokoło tu trzeba będzie lecieć na niego. No dobra. I co? Po tej 5-5 myślę, że opek. Hop. Bitka i znowu talizman. Znowu zawieszony talizman. No kurde, żeż. Albo nie, dobra, nie. Wracamy na 200, albo nie, jeszcze na 106,7, bo już się respią dwójki, już Adariel powinna stać. No i przy okazji SK się też respi. A po zbiciu SK wtedy sobie odpalimy wykrywajkę na 210. To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, widzowie. Dobra, tu już też powinno się SK respić. Zaraz sobie, o, wykrywajka użyjemy. Mam nadzieję, że nam jakąś mulermę znajdzie, a nie Vivianę tylko, ani żadnego dęborożca, ani nic takiego. Wapor. No, ale lipa. No, tutaj mamy jednego heroska w plecy. Po pierwsze, że pojawi się dopiero, a po drugie, no jednak nie ma przydziału nawet na tego heroska, więc kiepawo. Kurde, naprawdę kiepawo. No nic. Dobra, to wywałka. I idziemy tak na 300. Tam użyć wykrywajki. Dobra, ale przed użyciem wykrywajki użyjemy sobie tych wszystkich kuferków 129 zwykłych, 75 unikatowych i 62 heroicznych. I mam nadzieję, że tej ulepy to tutaj spadnie jak u Jezus. No, także mały speedrunning. Powiem tak, 17,5 ulepy to jest całkiem, naprawdę całkiem niezły wynik. A przed nami 75 unikatowych, także tutaj też lecimy szybki speedrunning. Tak, 25k samej heroicznej ulepy. Pięknie, naprawdę pięknie siadło z tych unikatowych. No już heroiczne lecimy sobie razem, bo tutaj jest większa szansa naprawdę na dobry locik. Mam nadzieję, że taki naprawdę zaraz się nam tutaj pojawi. O proszę,
pierwszy raz wypadł mi zły czerwonego smoka z tego. I pył astralny. Też pierwszy raz. Okej. Dobrze, dobrze, ale ulepa leci, co najważniejsze. No i jeszcze jakieś lega błogo mogłoby spaść. Jedno. Bo tak się otwiera i się otwiera. Bez notyfikatora żadnego. Mówisz, masz. A, wyciszone, sorry. Sorry. Ja. Dobra, to jeszcze jedno. I... No i jest. Dobrze. Pięknie. 35k heroicznej, 24k zwykłej. Tych błogosławieństw też nasrane. Nasrane aż głupio. Dobra, mały porządek. Ile tego? Można mieć 100. No to się trochę przebiła ilość. Hop. I hop. O, no i zaraz nam się właśnie skatam po respi. O, tutaj idealnie pod setkę. I to sobie uzupełnimy. 60k. Pyk. I tutaj 36k. Spoko. Spoko, naprawdę spoko. Z całą resztą sobie tu zrobię porządek zaraz. Jeszcze pył. I tego tepka, albo tego tepka sobie zostawmy. Zaraz go wykorzystamy. Ups. Młody smok grasuje w smocze skalisko. Wyślijmy to i wykorzystamy sobie właśnie to smocze skalisko. Weźmy sobie tutaj. O, czyli tam na górze będzie czekał na nas smoczek. Może jakiś pazur nawet będzie do otwarcia. No i jest, proszę. Jak ślicznie. No to co? Czekamy na ekipę. Czekamy na klanową ekipę i zaraz będziemy bić. Dobra. Bijemy sobie smoka we dwójkę. Nie ma co tu przedłużać. Jest lewy pazurek. Elegancko. Dzięki. No i co? Od razu lecimy sobie go otworzyć, bo tu nie ma co się bawić i nie ma co przedłużać. No jeszcze sobie odświeżmy, bo coś zlagowało nieładnie. Ale no to mamy przynajmniej jednego heroska na razie. Dwa, przepraszam, dwa heroski. No niestety wapora trzeba było odpuścić, ale... Ale tutaj można się ucieszyć, bo smok walnięty, pazur zdobyty. No i zaraz zobaczymy, co będzie dalej w tej całej pięknej historii. A swoją drogą ten opening tych kuferków całkiem nie najgorszy. Naprawdę sporo tej ulepy poleciało. Także jestem zadowolony. Dobra, dawaj tego smoczego zamka. Hop. Dobra. I zobaczmy. I zobaczmy. Smocza skrzynia. Moja pierwsza na świecie Helios. Czy pierwsza i szczęśliwa? Nie do końca. Dobra, szybka bitka. Ops. I jeszcze szybka bitka. SK. Sobie wyciszymy, co byście nie dostawali tych milionów powiadomień o E2-ce. O tym, że zrespiła. Ops. I tak jak mówiłem, przeszukamy sobie jeszcze opka, bo na 99% stoi, bo ma 10 minut niecałe do maksa, więc jestem pełen nadziei, że nikt go raczej nie wybił i że będzie na nas sobie ładnie czekał. Skoro smok nawet stał, no to mam nadzieję, że i opek będzie stał. I hop. No. Tak się powoli lota. Dziady jakieś. No ale to zawsze kaska. To zawsze kaska on. Tak skończymy szukać opka, to może już 5-5 też szybko szukniemy. Bo też już ma, widzę, 20 minut do maksa. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to tam nam pójdzie, jak się wyrobimy.
tym opkiem. Mam nadzieję, że dość sprawnie. Że dość sprawnie to wszystko pójdzie. Kurde, no chciałbym już coś zmodyfikować w EQ na tym 8.3, bo się ten stan rzeczy utrzymuje od dłuższego czasu już. Nie licząc tutaj zmiany tego pierka i tych łapek, ale to nie o takie zmiany mi chodzi. Wiemy dokładnie, o co chodzi. Brakuje tutaj nowych legend. Brakuje nowych legend, konkretnie jakiegoś hełmu właśnie legendarnego i legendarnych łapek choćby. No i pierka, rzecz jasna. No pierek, no to co, z wielkiej stopy, na której tam no dość ciężko jest stać, bo przeciwny klan tam non stop stoi. No i ja też nie mam coś do niej farta, prawdę mówiąc, no ale zobaczymy, może uda się cokolwiek jeszcze, no dzisiaj pewnie po nagraniu sobie na niej postoję, z kilka bić zrobię, może akurat to będzie tych kilka szczęśliwych bić, kto wie, kto wie. No i właśnie w tą legę celuję chwilowo najbardziej, plus no hełm z opka, nie? Ten opek w końcu znaleziony, także możemy go sobie zbić, poczekałem chwilę, nikt niestety nie idzie. I daj coś. Ale nie to, nie takie coś, miało to być coś fajnego, coś dobrego, coś co... Coś, co mogłoby coś zmienić. Tutaj, na przykład tu, tu. Za ten i ten. Tu. Skrzynka już by była lepsza, naprawdę. Skrzyneczka już by była lepsza, kurde. Ale nie, nie dam. Nie dam, kurde. Tak idzie. Właśnie! Ej, bo my mamy tego przewa do zbicia. Teraz mi się przypomniało. No. Dobra. No to idziemy na przewa. Ale jaja. Dobra, mamy naszego przewodnika znalezionego w rozużytowej grocie. Bitka, no i skrzyneczka standardowo. Standardowo nic ciekawego. No i co? Tą 5-5 bym jeszcze raz w sumie skoczył po ponownym przejściu tutaj E2-eczek, to znaczy Adariel i SK. W międzyczasie może jeszcze nawet jakąś Mullermę bym poszukał tym swoim 210, no bo raczej ją ubiję, raczej podkreślam. Pyk. No. O proszę bardzo, lubimy takie loty bardzo, tak. Takie poza tymi czerwonymi świecącymi lubimy najbardziej. Hop. Hop. Hop, hop. Szybki chłop, no bo 5-5 ma 8 minut jeszcze, no tak jakby miała 2 minutki, to jest idealny timer, żeby ją poszukać, a może znajdziemy też 200 tego heroska, no bo gdzieś tam przejdziemy się między innymi po Walmirach, więc może tam ją znajdziemy, no, także szybka lota, tutaj sprzedać dziady. No i lecę czym prędzej za tą Mullermą. Jestem ciekawy, czy ją znajdę. No, bo, kurde, tu mam ostatni tepek do przysiłka, to nie, tego nie wykorzystujemy. Tutaj jakie mam tepeki w ogóle? Zapadlisko, STS, ciemnica szubrawców, tu mam przywołanie dema, by the way, a tu krypta bezsennych, o proszę. Co tu nawet możemy jakoś ładnie o, ułożyć, żeby było tak, wiecie, kolorystycznie fajnie. Nie? No, dobra, mamy tą mulcherkę, jak będzie kompromitacja, to usunę nagranie i powiem, że jej nie znalazłem. XD. No, ale raczej mam nadzieję, że kompromitacji nie będzie. Chociaż ona tutaj coś rozkręca się. Ale, no, siadł. No, proszę, pięknie, herko. Nie, mówię poważnie, serio, pięknie herko dała. Ja zadowolony. Ja zadowolony i teraz 5-5 na sam koniec jeszcze przeszukamy. Po Adariel, tak idealnie. I sfinalizujemy sobie to przejściem SK i wszyscy będą zadowoleni. Odcinek będzie w pełni, tak bym powiedział, nawet bardzo, bardzo konkretny. Bijemy sobie Barbatosza na Arkantes. Zobaczymy, co nam spadnie.
trzymamy kciuki za legendę tego. No, nie bardzo. Dobra, jednak sobie najpierw przejdziemy SK, później dopiero polecę za 5-5. No, właśnie się kończy respić, więc tak będzie lepiej. Będzie przynajmniej pewność, że na pewno jej już nie ma. I pyk, i pyk. A przy okazji też SK się będzie już ładnie respiło. No i później po tej 5-5 ja ustawię się na wielkiej stopie. Zobaczymy. Może szczęście dopiszę. Oby. Dobra. Mamy śliczną 5-5 na zakończenie odcinka. Także moi drodzy, ja już wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że i wiesz, bo płacz. Podziękuję wam tym lotem i... podziękował. Trzymajcie się. Na razie. Cześć, cześć.